Cześć kochane nasze wieśniaki. Dzisiaj pokażemy Wam prosty przepis, który sobie możecie zrobić na wędzony ser typu włoskiego. Przepis zaczynamy od zakupu serka włoskiego. Dostaniecie go w każdym jednym markecie. Co będziemy jeszcze potrzebować? Garnek albo jakieś naczynie do żywności, w którym będziemy moczyć ten ser 12 godzin. 12 godzin taki ser w zupełności wystarczy w solance moczyć. My to robimy zawsze tak, że wieczorem sobie moczymy i rano przystępujemy do wędzenia. Do solanki używamy 60 g soli kamiennej, niejodowanej, naszej kłodawskiej, na litr wody. Solanki musimy sporządzić dokładnie tyle, aby jak damy wszystkie sery do naszego naczynia, to żeby nam przykryła. Stopniowo dolewamy solankę i to wszystko w zasadzie. No, także my zabieramy się do odpakowywania serów, układania ich w naszym garku, przygotowania solanki. Tak przygotowujemy solankę, mieszamy wszystko, aż on się całkowicie rozpuści, wkładamy sery, zalewamy to, aby wszystkie sery były przykryte naszą solanką. I to tyle, tak? Nasze sery mamy już zalane solanką. Całkowicie są przykryte. My daliśmy 60 g soli na litr wody. Wy jak lubicie trochę bardziej słone, to możecie dać nawet do 80 g na litr, bo wiem, że niektórzy też tak robią. Teraz to wszystko my dajemy teraz na balkon. Mamy teraz temperatury niskie w okolicach 3-4 stopni, więc tak jak w lodówce. Nie ma problemu, że coś nam się zepsuje. Rano będziemy działać dalej. Wędzarnię rozgrzewamy, aby pozbyć się wilgoci. Wilgoć to nasz wróg. Nie powinno jej w ogóle być podczas wędzenia. W międzyczasie, jak wędzarka się rozgrzewa, my zajmujemy się naszymi serami. Solankę już mamy częściowo odlaną z serów. Teraz każdy ser musimy wziąć, odsączyć go, wstępnie go osuszyć, na przykład ręczniczkiem papierowym. I możemy tak oto położyć naszą kratkę do wędzenia. Lub też niektóre z nich my będziemy obtarzać w przyprawach. Tutaj mamy czubrycę, paprykę słodką i tu mamy garam masala. Kładziemy nasz serek na przyprawach. Obtaczamy go z każdej strony. I taki oto ser kładziemy na naszej kratce do wędzenia. Niektóre sery zostawimy bez przypraw, niektóre z przyprawami. I tak oto postępujemy z każdym serkiem. Tak oto prezentują się nasze serki typu włoskiego. Tu mamy część z przyprawami, a te białe są naturalne, tylko delikatnie osuszone wstępnie ręczniczkami. Wędzarka już jest wygrzana, więc będziemy teraz umieszczać nasze sery i osuszać w temperaturze 50 stopni. Jaki czas osuszania? Tego nigdy nie wiadomo, trzeba po prostu sprawdzać. Niekiedy może to być pół godzinki, niekiedy godzina, niekiedy dwie godziny. Pamiętajcie, że im lepiej osuszone, tym lepiej uwędzone. Tak oto prezentują się nasze sery w wędzarni. Jak widzicie, jeszcze jest sporo miejsca. Spokojnie by tu weszło dużo, dużo, dużo więcej. Wędzarnia 320 litrów. Bardzo pojemna. Ustawiamy teraz temperaturę 50 stopni. Włączamy nawiew.
i osuszamy do momentu, aż sery nasze będą suche w dotyku. Serki już mamy suche w dotyku. Trwało to około 1,5 godziny. Teraz będziemy sobie je wędzić w temperaturze 50 stopni, jakieś 2 godzinki. Musimy sobie zasypać nasz dymogenerator. W tym sprzęcie mamy ten plus, że możemy sobie używać różnej klasy zrębek. Większe, mniejsze, obojętnie jakie. Nie trzeba kupować dedykowanych. Tu się spalają nam wszystkie. Zrębki wsypane. Teraz odpalamy nasz dymogenerator. Z jednej strony. Z drugiej. I już nam. Dymogenerator już nam się fajnie rozpalił. Tak jak mówiłem, wędzimy temperatura 50 stopni około 2 godzin. Zrębki tu mamy Olcha Bóg z przewagą olchy. Idealnie pasują do naszych serków. Minęło 2,5 godziny. Kończymy nasze wędzenie. Serki są idealnie złociste. 2,5 godziny, temperatura 50-55 stopni. Pamiętajcie, żeby takie serki do solanki przynajmniej na 12 godzin dać. My dajemy 60 g soli na litr wody. Jeżeli lubicie bardziej słone, to możecie dać śmiało i 80 g soli niejodowanej. Zwykłej kamiennej. Takie serki możecie jeść od razu na ciepło albo przechowywać je w lodówce.